Super! Iceland, oh yeah! Dzień drugi nam się nie zapowiada za bardzo fajnie, bo przywitała nas super śnieżyca. Niestety. O! Taka o! Więc co robią wycieczkowicze? Nic nie robią. Oglądam atrakcje, które mieliśmy zobaczyć dzisiaj. Oglądam sobie zdalnie. Dokładnie. A mieliśmy taki piękny widok tutaj na górę, a tej góry już nie ma. Nie ma już nic? No nie ma już nic. Dramat. No dramat, no. Tam jest, musicie mi uwierzyć, taka wielka, piękna i warstwowa i super. Przyjeźdź na Islandię, mówili. Drugi nocleg spędziliśmy w Grundarfjordur. Jestem totalnie zakochana w tym miejscu. Zwłaszcza, że z każdego punktu w tej miejscowości widać Kirkjufel. Co dla mnie, jako człowieka gór, bardzo chwyta za serce. I właśnie to był nasz pierwszy cel na ten dzień. Kirkjufel. Czyli kościelna góra. Dzień pierwszy, dzień drugi. Dzień drugi zaczął się średnio, bo łapiemy stopa. Łapiemy stopa, bo była śnieżyca. No i w sumie zostało nam, ile nam zostało do zachodu słońca, Norbercik? Jakieś 2 godziny. No i dopiero teraz jesteśmy w stanie wyjść. Zapraszamy. Już idę, już. Kirkjufel to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na Islandii. Zobaczymy go na każdych magnesach, pocztówkach, czy jak wpiszemy Islandia w Google. Mimo, że wznosi się jedynie na 463 metry nad poziomem morza, to robi ogromne wrażenie. Przez co? Przez swoje duże nachylenie i względnie płaski teren dookoła. Na szczyt Kirkjufel można wejść szlakiem, na co nam niestety nie pozwolił czas i warunki. Ale na pewno kiedyś tu wrócę i stanę na szczycie. Super wakajki w super ciepłych krajach, gdzie była śnieżyca, ale... All inclusive bilet, trzeba przekonać śniadanie. Ale no i... Oli... No pokażę to all inclusive. Jesteśmy obrzucani lodem teraz. Od podnóża kościelnej góry warto przejść na drugą stronę ulicy, żeby zobaczyć Kirkjufelsfossar. Czyli małe wodospady. Same w sobie nie są one zachwycające, ale w zestawieniu z tłem, które tworzy Kirkjufel, jest to coś niesamowitego. Co Norbert, jak ci się podoba? Ja jestem pod wrażeniem. Jesteś impressed? No strasznie. Super to wygląda. Mega. Naprawdę warto było tutaj jechać i mimo, że to jest zamarznięte, to i tak robi to ogromną furorę i jest cudownie. W sumie to brak mi słów, no tak naprawdę na tych filmikach będzie wszystko, że wow, jak jest super i pewno niektórym się już to znudzi, ale my serio się tak tym jaramy. To jest serio niesamowite. Jest. Ten filmik też tak nie odda tego wszystkiego, ale na już żywo. Nie gadaj, niech patrzą. Patrzcie. Let them see. Let them see. Don't speak. Don't speak. Można. Każą mi się spieszyć, bo to każda minuta jest cenna, ale jak?
Jak to jest tak? Prawda jest taka, że podczas naszego road tripu, jak sama nazwa wskazuje, dużo czasu spędzaliśmy w aucie i to naprawdę dużo. Możecie wierzyć lub nie, ale sama jazda sprawiała nam tyle samo radości i przyjemności, co zwiedzanie każdego punktu. Droga opierała się na tym, że co parę kilometrów mieliśmy ochotę stanąć i napawać się widokiem. Emily. Na takie chwile chodzę do pracy. Mamy dość wieczne warunki. Trochę nam nie wiem, czy będzie coś słychać, ale... Ale zobaczymy. Ale jest wiecznie. Śniegu na Islandii, jak wysłałam jakieś relacje. Otóż jest dużo. Naszym kolejnym punktem były klify przy wiosce Arnarstapi. Nam trafiła się dość wietrzna pogoda, ale przy ciut lepszych warunkach można by tutaj sobie urządzić długi i piękny spacer klifami. Islandii w zimę, to że tutaj w sumie jest cały czas walka z czasem, że byliśmy w sumie na jednym punkcie nie pamiętam nazwy, gdzieś tu się pewnie wyświetli i mieliśmy 40-50 minut autem do następnego punktu, przy czym wiadomo, teraz drogi nie są takie łatwe do przejechania, a też widoczność jest różna. No i za chwilę w sumie nam zajdzie słońce, więc to jest wszystko takie na minuty, no. Tak jest. Super, Norbi. Super. Iceland, oh yeah. Wszystko na mnie poleciało. Po paruset metrach od pierwszego punktu widokowego dotarliśmy tutaj, żeby podziwiać kamienny most o nazwie Gatkletur. No i co powiecie? Jest tu cudownie pięknie. Wspaniale. Wspaniale. To jest miejsce jak z bajki. Jak się nazywa to miejsce, Paulina Hetnar? Gatkletur. O, dobrze, dobrze. Jakoś tak. A tutaj urządzano wyścigi na smokach. Aha, bo to jest kolejna interpretacja. Interpretacja moja. Interpretacja. Jak to mówisz? Tutaj była meta, jak się ścigali na smokach. Aha. Jakbyś się zastanawiała. Z tymi klifami oni musieli tutaj latać i tutaj była meta. A ja bym powiedziała, że to był potwór z Loch Ness, jeden i drugi i się całują tam. O, jak ten słodko. Ten po prostu wrósł w ląd, a ten jest jeszcze bardziej w wodzie. To jest trochę jak tonący Titanic. Oni się ustami przyczepili i zamarzli. Pozdrawiamy panią Stolecką, naszą nauczycielkę polskiego liceum. Pozdrawiam wszystkich Stolczyków.
interpretacja zasłużyła na piątkę na koniec. Dokładnie. Nie na czwórkę, ani trochę. 86% z polskiego. Co chcesz nam pokazać, Norbert? To jest brak słów. Ja nie chcę nic mówić, ja chcę tylko, żebyście oglądali. To jest niesamowite. To, z czego słynie Islandia, to zdecydowanie konie. Spotykamy je praktycznie wszędzie i przez cały rok. Koń islandzki jest niesamowicie zdrowy i wytrzymały. Żeby utrzymać taki stan rzeczy, prawo zabrania wwożenia do kraju koni spoza wyspy, a koń, który raz opuścił Islandię, już nie może wrócić do swojej ojczyzny. Siemano! Podsumowanie dnia drugiego. Tak, właśnie jesteśmy sobie w aucie i od 20 minut próbujemy zobaczyć zorzę, ale niestety warunki pogodowe nam nie dopisują. Teraz przed chwilą ja prawie urwałam drzwi wiatrem, no, czego ubezpieczenie nie obejmuje. Przetestować. Pamiętajcie, że insurance tego nie obejmuje. Żadne ubezpieczenie tego nie obejmuje. No insurance. Więc nie róbcie tak jak ja, bardzo źle. Trzeba trzymać drzwi, jak się je otwiera. I to nie jest nawet śmieszne. Co dzisiaj robiliśmy? Aha, rano była śnieżyca, zamieć i po prostu nic nie było widać. Chillowaliśmy w fotelach bujanych, jak stare dziadki tak, przy oknie. No. Ale też było takie dobijające. Boże, jesteśmy na Islandii i będziemy siedzieć i nic nie robić. Ale Paulinka znalazła super stronę, która już nie jest taka super. No już nie działa, ale wtedy zadziałała. I ta strona powiedziała, że chmurki się przesuną. I się przesunęły. I gdzie byliśmy, Paulina? Gdzie? Najpierw było Kirkjufell. Czyli taka góra. Tak. Ładna. W Grze o Tron była podobno. Tam był ten mały wodospad zamarznięty. Potem pojechaliśmy do Arnarstrapi. I tam był klif, były klify czarne i ten, i taki jakby most ze skał. Całujące się po prostu. Według naszej improwizacji. Interpretacji. Brak wpisów. Ja nie mówię nic dzisiaj. Wasza kolej. No i co? Ale to chyba już wszystko, co dzisiaj zrobiliśmy. No co jeszcze widzieliśmy? Konie. Widzieliśmy konie. Reklama Daci. Tak, nakręciliśmy reklamę Daci, pozdrawiamy Dacie. A, i chcieliśmy widoczki po drodze. Czekamy piękne na finansowanie następnej wycieczki. Tak, ale nie, tak serio, to mamy super miejscówkę i na pewno jakiś tam link w opisie będzie. Na spanie, bardzo polecamy, bardzo miła pani host. Super, bardzo super. Wszystko czyściutko, no tak jak w domu się czuje. No, i super. Czyściutko i dużo rzeczy też takich do użytku. Tak, nawet kolejne do kąpieli. Też mnóstwo, herbatki, kawy, przyprawy, olej nawet. Względnie też tani ten nocleg. No, no ile? Około 500 za dobę chyba płaciliśmy. No. Za 4 osoby tak, w sensie. No. Tak, więc no, bardzo fajnie. Ekstra. Tak. Bardzo fajnie i lokalizacja, no mamy z okna widok właśnie na górę bardzo ładną. Na Kirkjufell. I chyba, nie wiem, co mamy coś jeszcze do dodania? No i tyle, no i czekamy dalej na tą zorzę i jak znajdziemy, to na pewno zobaczycie w kolejnym filmie albo jeszcze w tym. Dobrze, łowcy zorzy pozdrawiają. Tak, Norbert, wiesz, kibela i pająca. Na razie. Poluj. Bye. Pa.